Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację naszej wspaniałej serii Zagrajmy w Salt and Sacrifice. Słuchajcie, plan jest taki, że trochę popróbujemy zabić tego bossa, takiego maga cienia. Jeżeli się nie uda, to pójdziemy sobie na innych magów, ponieważ mam do dyspozycji jeszcze dwóch lub nawet trzech. Wystarczy serce z jednego, ale generalnie chciałbym zabić wszystkie typy magów, przynajmniej raz w tej serii, więc powrócimy sobie na tego tutaj maga cienia, jeżeli mi jakoś to nie pójdzie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle. W ogóle na lewo chyba będzie jeszcze mobek jakiś, także może mi troszeczkę pomoże w tej walce. Mam... A właśnie. To był ten mag. Już go sobie przypomniałem. Straszny jest. Nie wytrzymam. W tej lokacji jest też mag, co wali falami powietrza. Nie powietrzem, tylko samym dźwiękiem. A to nie jest to właśnie, co teraz widzieliśmy? Fajna gierka, bardzo przyjemna. Okej, kolejne, słuchajcie, podejście. Jeszcze tylko się wyleczę tymi jagódkami. Okej, dobra, moi drodzy, wbijamy po raz kolejny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest mobek. Patrzcie, jaki spam. To jest niesamowite. Ile on razy już pod rząd robił ten sam atak? 100? To jest jego najbardziej sprawiedliwy atak. A cios mieczem. Zwykły cholera cios mieczem. Jest najbardziej sprawiedliwym atakiem na tym bossie. Ja myślę, że go można śmiało bossem nazywać, no to jest kurde mag w końcu, nie? Teoretycznie on jest kimś innym niż bossowie, no ale ma ten pasek zdrowia, jest giga mocny, więc czemu go jakoś inaczej nazywać? O-o. Wow, mnie oszczędziło. Ja to tankuję, bo to nie ma sensu, słuchajcie. No magowie chyba są jakimś rodzajem bossa, nie wiem, no gra troszkę ich tam rozróżnia, nie? W teorii. Nie wiem w sumie. Może sobie to wmówiłem? No nie masz wprost w sumie w grze powiedziane, zwracam honor, że o, to jest boss, a to jest mag. Znaczy, masz, ale nie spodziewane, że mag nie jest bossem, nie? Nie wykorzystałem trochę tego. Wytrąciłem gościa z równowagi, ale nic z tym nie zrobiłem najlepszego. No, to nawet rol nie ma sensu. Ten atak ma trochę jak Queen of Smiles z właśnie jedynki. Te swoje szarże. Ogólnie ciosy mieczem ma identyczne, mam wrażenie. O, ta szarża to jest naprawdę jest identyko. Najgorsze jest to, że nie mam się czym leczyć. Nie! Przepraszam, trzeba było skakać. Jest na PC. Już jedynka. Bossowie są pełnoprawni... znaczy, magowie są pełnoprawni bossowie. No okej. Okay. O kurde, ej, to było naprawdę najlepsze podejście. To było do zrobienia. No to co, może zużyjemy te dwa odłamki i jak one mi się skończą, to wtedy pójdziemy na innych bossów, czyli innych magów, dobra? Zróbmy w ten sposób. Myślę, że tak będzie najciekawiej po prostu. Dobra, czas na kolejne podejście, w takim razie, przedostatnie. No dobra, wbijamy. Mógł się na końcu zrespić, to byłoby trochę lepsze na start dla mnie. Może z drugiej strony to nie jest dobre, że tak daleko lecę, bo on wtedy właśnie spamuje swoją falę uderzeniową.
A to jest dla mnie równoznaczne z utratą po prostu butelek i zdrowia, nie? Przecież on jest niereformowanym spamerem. Blokować nie ma sensu. O Boże, pierwszy raz w życiu to uniknąłem. A może drugi? Ale to jak stoicie przy nim jest do uniknięcia. Bo właśnie na dystans to kończy się tak. Cholera. Spieprzyłem to. Gra jest serio mega trudna, no. Ale mówię, jeszcze jedno podejście sobie do tego zrobimy i jak nie, to polecimy tych innych magów i też będzie ciekawie. Tam też będzie spore wyzwanie. Nie pamiętam dokładnie gdzie oni są, ale to znajdziemy ich na spokojnie. Wow! A w Monster Huntera kiedyś grałeś? Jakbyś kiedyś był chętny, ja i Mati chętnie pogramy i oprowadzimy jak nie znasz. Wysada, tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o Monster Hunter World, to grałem, graliśmy na streamach nawet i szczerze to by mi się przydało jakieś takie towarzystwo do tej gry, bo pamiętam, że odbiłem się od tej gry, próbowałem do niej dwa razy wrócić. To nawet na odcinku powiem, żeby było w sumie ciekawie, bo o tym grę czasami się pytanka pojawiają. To próbowałem naprawdę do tej gry się przekonać, ale odbiłem się tylko z jednego powodu. Mnóstwo mechanik, których trochę nie kumałem i przeraziło mnie to, że samo wprowadzenie tej gry trwało z 2 godziny. I co chwilę, o tu masz mechanikę taką, że tutaj się gotuje, o tutaj się przygotowuje, o tu się bierze na polowanie, to, tamto. No tu masz miliard typów broni i tak dalej. Idę odpocząć, bo szkoda butelki. Więc generalnie, jeżeli chodzi o Monster Hunter World, to byłoby super. Jeśli chodzi o jakiegoś innego Monster Huntera, to nie mam niestety. I pytanie, czy to jest na PC-cie, czy na konsoli. Chociaż tam jest chyba crossplay, z tego co pamiętam. No start jest ciężki, ale to jest właśnie jedna z tych gier, że nawet chyba to wtedy mówiłem jak grałem, że jeżeli bym ogarnął o co chodzi w tej grze, to byłoby niesamowicie niesamowicie fajnie, nie? W sensie, że jak jest mnóstwo mechanik, których się ogarniasz, to to jest fajne, bo po prostu później jak je zaczniesz ogarniać, to masz mnóstwo rzeczy, dzięki czemu gra ci się nie będzie nudziła, nie? Tak długo. Bo jakby było 5 mechanik na krzyż, no to gra by się szybko znudziła, nie? Po prostu. Nie ma crossplaya? Serio? Myślałem, że był. O. Okej. Na PS4, PS5. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem też na konsoli. Bym musiał zobaczyć. I nie, mam, bo to było kiedyś w tym abonamencie. PS Plusie. To mam, na pewno. Dzień dobry. O kurde, nie zużyłem odłamka. No to będzie jedno bonusowe podejście, bo chyba nie zdążę tego inaczej ogarnąć. O. Może zdążę? No i spam. A idź pan. Idź pan. Taki spam. Ja pierdzielę, ile to mi staminę zżera. Widzieliście to? Nie, dobra, idziemy na innych magów. Ten nie ma sensu, to jest broken, nie? Absurd. 80% staminy jednym ciosem mi zabiera. Co za gościu. Dobra, no mówię, nie mam już tych odłamków, także ja sobie zrobię to tak. Powróćmy do obozu i zobaczymy, jakich magów mogę wybrać po prostu startując tę lokację i zobaczymy, czy to jest jakiś z tych, których nie upolowałem i możemy pożreć ich serce, jakkolwiek to nie brzmi. Okej, moi drodzy, czyli Zaruman tam to jest chronomancer i tego nie pokonałem. A on był chyba gdzieś nawet na początku tej lokacji, nie? No zobaczymy, będę prowadzony za rączkę. W takim razie rozpoczynamy polowanie na chronomancera, którego nie pokonałem. I on chyba z tych trzech wydaje się być najbardziej takim do zrobienia, nie? To jest ten taki diabeł. A nie, to jest na pewno ten diabeł jakby? A to nie był... właśnie jeszcze jakiś inny chronomancer? To nie jest w takich szatach bardziej? No nie wiem, zobaczymy. Teraz. Nie widzę, dokąd mamy iść teraz. A, na górę mnie prowadzi. Gra. A, to wiem, gdzie on będzie. Chyba kojarzę. Bo ten diabeł właśnie, jak to mówimy, to on był w podziemiach. Bardziej, tak mi się wydaje, a nie tutaj. Dobra, niech oni tam się tłuką między sobą. To nie ma dla mnie znaczenia za bardzo.
można go pokonać na końcu świątyni. Okej. Romancer będzie ciekawy. No, mam nadzieję, że on będzie do zrobienia. Po prostu. Dzień dobry. Czy my z tobą rozmawialiśmy? Ja się powtarza, Falling Star. Diablo Monster, Akromancer to był taki biały. No właśnie, no właśnie, właśnie, właśnie. Dlatego mi się wydawało, że to nie jest ten sam mag, o którego chodziło. O, to nie jest ten. Na przykład. To jest inny, nie? Ten jest mocarny. Au, ten może być gorszy niż zabicie tego cienia, który jest OP. No, tego nie można rozwalić w żaden sposób. Nie kojarzę tego chrona nawet. A, spoko, ogarniemy. Czy ja dobrze idę? Bo to jest na prawo na górę, a stąd nie przejdziemy chyba. Czyli musimy jechać na sam dół. To jest Diablomancer, no właśnie. I ten był niesamowicie mocny. Ja grałem w Death's Gambit, to się zastanawiałem, na ile Soulsy mają sens i ile tracą, kiedy się wypłaszczę 2D, bo 3D to urok Soulsów. Ej, mi się Death's Gambit podobało w miarę. Gra nie była jakaś szałowa totalnie, ale była dość przyjemna. Polecam South and Sanctuary, jak chcesz dobre Soulsy 2D. Serio, to jest super. To jest bardzo fajny Souls-like 2D. Aha, to się zastanawiałem, okej. Czy byłem u króla w tej lokacji? Chyba nie. Tędy chyba musimy iść, nie? Wait, nie widzę wskaźnika. Tak, do góry. Lewo czy prawo teraz? To jest pytanie. Może tędy? To jest dopiero polowanie, pamiętajcie, tak, że musimy go przeganiać jeszcze po całej lokacji, nie? O Boże. O, idealnie. Się goście wbili w czachę. A, dobra, to już było niepotrzebne. A może? Chociaż trochę? Bardzo wytrzymali są. Fajna gra, tylko właśnie rolowanie takie, mi się wydaje, że 3D pasuje idealnie. Przy 2D trochę okrojone. A, okrojone. No, troszkę tak. To fakt, aczkolwiek... No ja naprawdę dobrze wspominam i... No, wiadomo, że jest mniej możliwości w ogóle, jeżeli chodzi o ataki, animacje i tak dalej, nie? Więc to jak najbardziej pełna zgoda. Czasami czuć, że to są ograniczenia, no bo ile możesz w końcu jakichś ciekawych pomysłów mieć w 2D, nie? Bo wszystko się sprowadza niestety do podobnych rzeczy. To jest chyba w ogóle przywołanie z tego Chronomancera, te robale, nie? No bo raczej nie tego Diablo. Ej, patrzcie, możemy to otworzyć sobie teraz, ale jaja. Ciekawe, czy tutaj coś będzie. Może obelisk albo coś takiego. Tutaj o króla chodziło. To nie byliśmy. King Alnor tutaj nas przeprowadził. No proszę. Dobra, dobra, warto było tu podejść. Nie będę już męczyć dzisiaj tematu, żeby nie męczyć, ale jako, że Mati ma po kilkaset godzin, a ja ponad 1500, to bardzo fajnie byłoby pograć razem w tego monsterka. 1500. Parę osób już przekonałam do tej gry, no i każda wymówka, żeby zagrać więcej, jest dobra. Ja naprawdę bardzo chętnie, jak będzie jakaś taka opcja, żeby pograć na przykład, szczerze, no, w listopadzie raczej chyba ciężko, ale w grudniu, myślę, że tak, taki okres świąteczny, to byłoby super sobie spróbować taki powrót zrobić, nie? Przed tym sezonem znowu napiętym takim, czyli właśnie wiosną, czy końcówką zimy. To serio mega chętnie. W ogóle patrzcie, co my tu mamy! Highblade klasa piąta, wreszcie, słuchajcie! Ja pierniczę, wreszcie będzie zmiana broni! Tylko potrzebuję kasy! A mamy 239 tylko, a on chce 5000 chyba. Czajcie, co za psychol? I jak ja mam teraz to zrobić?
Bo on mi stąd pójdzie chyba, co? Nie mogę kupić od niego nic. A mogę mu coś sprzedać? Nie mogę. Ja pierniczę. I co ja mam teraz zrobić, czat? Musimy coś ogarnąć. No dobra, czy oni tutaj pozostaną, czy mam się bać? Cholera jasna, no. No bym najchętniej teraz po prostu poszedł sobie stąd i w jakiś sposób posprzedawał parę rzeczy i wrócił do tego miejsca, nie? Mamy coś, co by dawało kasę? Nie wiem. Gdzie są w ogóle do ustawienia? Nie powiem sobie, dopóki nie zbierzesz jakiegoś bossa, ale nie mówię jakiego, bo to sobie skryjesz sam. Okej, dobra, czyli możemy chyba na spokojnie kasę dozbierać, jak rozumiem. Pytanie tylko, czy ja nie mam jakichś takich przedmiotów, które by mi dały trochę pieniędzy, gdybyśmy coś zużyli, ale chyba nie. Niestety. Dobra, ile on tam chciał dokładnie? 5000? 4500, tak? Wszystko kosztuje tyle samo. 4500, ja pierdzielę. A czemu mam tak mało kasy w ogóle tutaj, coś? Przecież nic nie kupowałem praktycznie. Twin Ashpier jeszcze wyleciał. Ej, dobra, ale to jest mega info, że mamy w końcu lepszą broń do ogarnięcia, nie? Najlepszą, jaką możemy mieć w sumie. Jeżeli zabijesz Chronomancera, to sobie uzbieram nową broń. Może, w sumie, nie? Do niego czy dobrze idziemy? Chyba dobrze. Ej, no, to teraz magowie w półłamani będą. No tego Shadowa to byśmy pokonali, kurde, z lepszą bronią już wcześniej, myślę nawet. Tak wiecie, serio, bo to podejście miałem mega bliskie już jedno. 308, nie, no to idzie jak krew z nosa, 312. 316, no. Srebra to tak naprawdę za dużo nie uzbieramy, tutaj mam wrażenie. Prawo do góry, dobra, dobra, tylko chcę zobaczyć z tym dużym wojownikiem, ile z niego będzie expa. By the way, co do expa, to będziemy mogli level wykupić za chwilę. Dużo nie ma. 361, no lipa trochę. Dobra, chodźmy tędy. Aha, akurat oberwałem. A, dobra, trzeba było się złapać tego. Au. Czemu... Czemu to go nie złapało w sumie? Nie rozumiem. Spamowałem chwycenie się tą kotwiczką. O, teraz złapało. Co to jest za badziewie? A, to jest przywołanie jest maga już. Pięknie, jest odłamek. Skorzystajmy sobie z niego, żeby mieć jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Ej, wait. Jest obelisk. Chcemy obelisk. Dobra. Z tych też trochę srebra będzie w sumie. To jest niesprawiedliwe, że w nich to nie trafia, nie? Nawet w solusach jest tak normalnie, że... Łapki również działają na wrogów, no bo dlaczego nie? Z jakiej racji to ma ich nie trafiać? Tak, tak, tak. Chromancera widać, no. Nawet te takie szaty mają jak on. To jest od Chromancera. Te bydlaki. Ale tamte chyba chodzące robaczki też faktycznie, nie? Były od niego. Czyli on ma dwa typy przeciwników. Albo jakieś takie duchy latające, albo kurde robale. Na to wychodzi. Gdzie on kurde lata? Co on robił?
Ej, powiem wam, że aż mi się zachciało grać teraz, jak już mam świadomość, że mogę sobie ten miecz niedługo zmienić. Boże, ale ile gry musiałem przejść z tym ostrzem na takim żenującym poziomie, nie? Znaczy, klasie trzeciej, słuchajcie. Jest kolejny odłamek, już widać po złocie. Teraz na dół mamy zejść. Nie wiem, czy tędy? Spróbujmy. Tak, tędy. O kurde. Co to jest za bydle w ogóle? Nie pamiętam, żebym tutaj był w sumie. To też od niego było. Chyba. Tu jest ten diabeł. Dziwne akcje tam się dzieją. O nie, o nie, o nie, o nie. Kurde, mogłem chyba skrót mieć tutaj. Ja pierdzielę, serio, czajcie? Miałbym skrót już, nie? Bo tam był skrót do otwarcia. A on mnie przerzucił. I dupa, i nie mam skrótu. Dobra, tam będziemy mogli tak powrócić chyba. Co to jest? Boże, on spowalnia mnie, ale ciekawa tak. Boże! To musi tak długo działać. No spoko, już rozumiem. Ciekawy atak, spowalniający czas. Ale czy to musi tyle trwać? Dobra, kolejny odłamek. Fajnie. Kurde, no. Rozsądne byłoby teraz pójście i ogarnięcie sobie tego... Ja ci wygląda... Dokończę ten wątek. I polewelowanie, nie? A dopiero powrót tutaj. Ten przeciwnik, słuchajcie... Wygląda jak przeciwnik z Tibi, z Jalahar. Sobie wpiszecie to, zobaczycie. No dosłownie jeden do jednego, nie? Praktycznie. Widzę inspirację mocną. Ile kurde on może żyć? Gorsze jest to, że tam w sumie nie wejdę teraz. Bo jak? Okej. Okay. Tak naprawdę Tibia 2D. W sumie Tibia jest taka jakby 2D trochę. Stylizowane takie to. Ale zjedzone. Dobra, gdzie ten mag będzie w sumie tak do walki ostatecznej? Co on zrobił ze mną? Oła. O. A, czy ten, jaki jego był ten robal wielki? Mamy potwierdzenie tego w końcu. $590 dopiero. Jeszcze tylko 10 razy więcej srebra potrzebuję i będziemy mogli ogarnąć nową broń. Ała. Niedobrze. O, dziękuję za dobicie go. Ale w plecy mu się wbił, czajcie? Pięknie to wyglądało. Widzące oko, no kurde jakie. No, to jest jakby cel oka w sumie, nie?
Ogólnie sobie spojrzałem na save, mam biedną postać nową, zaczynam na Monster Hunterze, poza moją grą, to moglibyśmy Monster Hunterze zaczynać od początku. Ej, to byłoby super, by właśnie tak się razem rozwijać i tak dalej, nie? To byłoby mega. To jest ten diabeł! Czy nie? Nie, to jest... smog. To jest trochę jeszcze inne. Tego zabiliśmy akurat. Oh shit! Już? Ja żadnego checkpointu nie mam. Nie spodziewałem się, że tu będzie walka już. Myślę, że to jest dalsza pogoń. O Boże. Jezus Maria, ale rzeźnia. Nie no, kontynuujmy to polowanie, ale widzę, że to będzie równie przerąbane co ostatnio. Chociaż może, jak się będę spodziewał, że tutaj mamy bossa, to trochę inaczej to będzie wyglądało. 172 śmierć, słuchajcie. Pięknie. Nie miał aż tyle HP, tak, no. On na pewno będzie najłatwiejszym z tych trzech, których mamy, co nie oznacza, że będzie łatwy. W żadnym wypadku. To byłby bardzo głupi wniosek, gdybym tak myślał. O Boże. Cześć Matich, dzień dobry! Jak tam progres? W końcu jest, także no, jakoś to... zaczyna wyglądać w końcu. Miejmy nadzieję. Zdecydowałem się na to, że zawalczymy sobie... Patrzcie, ten jak go robi. Potwór. Zdecydowałem się, że zaczniemy walczyć tutaj... najpierw... Boże, on jest tak spowolnił. O Boże. Z tym najsłabszym magiem w teorii. Dopiero potem pójdziemy na innych. Przy okazji znalazłem NPC, który może mi sprzedać... broń. Problem jest tylko taki, że straciłem całe srebro właśnie w tym momencie. Znaczy, część, bo każda śmierć to mnie chyba zabiera srebro i właśnie już wiem, jak to się traci. Cześć Forgotten, dzień dobry, witam serdecznie. Tak, tutaj przebywam i sole sól, czy coś. Witam serdecznie na streamku, Forgotten. To każda śmierć to jest minus chyba 50% srebra, czy coś takiego, nie? Dlatego jest RIP, bo muszę 5000 uzbierać, słuchajcie. No, to jest hardcore. Wiesz co, Torgim, oficjalnych wieści nie ma, aczkolwiek, no, nieoficjalne są takie, że będzie. No, srebra nie odzyskujemy pośmiertnie. To jest przypał. Teraz rozumiem, czemu Chronomancer. Bo właśnie zabawy z czasem tutaj są, nie? Boże. On też jest masakryczny. Ale chociaż mi to życie schodzi. Ten chociaż wygląda na takiego, którego można pokonać. Nie do końca wiem, co tu się dzieje i strasznie chaotycznie walczę, zdaję sobie sprawę. Ale mówię, chociaż ten chyba byłby do zrobienia. Dobra, wyszliśmy z tej jego pułapki. Nie, to jest bardzo ciekawy mag w ogóle, nie? Taka konwencja spowalniania nas i tak dalej, no to jest coś bardzo nietypowego. Na przykład w Soulsach? No nie było, nie? Jakby takich bossów. O, wow. Nieźle to zrobiłem, jeśli demo. Dobra, znowu próba spowolnienia. O kurde. Niby tak spowalnia, ale zobaczcie, jak on generalnie sobie świetnie radzi z unikaniem moich ataków, nie? Może mówię, no nie jest jakiś super szybki ten boss. Ale dobrze sobie radzi, cholera. Bez walki dystansowej to byłaby padaka jakaś. Znaczy to i tak jest padaka w moim wykonaniu, ale no nie ma... Nie jest aż tak złe to wszystko. Na chwilę go chyba wytrąciłem z równowagi, tak przynajmniej wyglądało. Szkoda mi trochę tego początku na tej walce, bo mogłem to znacznie lepiej rozegrać. Chodźmy stąd. Oh shit.
wiem, czy zdołam wyjść z tego w jednym kawałku. Dobra, o dziwo tak. O, wow! To bolało. No i porobił mnie. Cholera! Ale nieźle to było. Ha, kontynuujmy oczywiście. To jest naprawdę do zrobienia. Odkryta w pikach, zarezerwowane dla 30 nowych bossów i 16 nowych NPC. 30 bossów? O tych 16 NPC czytałem, ale bossów 30? Ja pierdzielę. No to grubo. 174 zgon. Ha. Nieźle. No, myślę, że tam jakieś reskiny by były pewnie, nie? Ale still. Z 30 jest spora szansa, że będzie dużo jakichś tam nowych też, nie? Przerażający on jest w ogóle, jeżeli chodzi o design, nie? Jako taki mag. Jeden z najbardziej takich klimatycznych, moim zdaniem. Odgłosy, jakieś świecie te kosy. I no, trochę ponury żniwiarz vibe, naprawdę. Ej, tego też spowolniło. Kurde, i go zabił już. A myślałem, że trochę tam... nasz przeciwnik z innym naszym przeciwnikiem, czyli bossem, powalczy. I się tam trochę uda jakoś odciągnąć uwagę ode mnie. O Boże. Dobra, muszę to uspokoić, bo to na razie źle wygląda. Biegam jak bez głowy kurczak i tracę po prostu... O Boże, to było bez sensu. Tracę strasznie dużo zasobów niepotrzebnie. Au. O, to wspomnę. Jest jakieś szczęście miałem, że to zniknęło. No nie, no że to jeszcze go nie trafiło? Jak? Jak to jest możliwe niby, co? O kurde, no to mnie porobi. Bardzo kreatywnie w ogóle stawia te blokady, znaczy no, te pułapki spowalniające mnie, naprawdę. Trzeba przyznać, że big brain. O Boże. To nie jest dobre podejście. Najgorsze jest to, że już nie będę miał, słuchajcie, pełnego zdrowia w ewentualnie kolejnych podejściach po tym. Skupienie poziom milion powinno być z mojej strony, a tak średnio to wygląda. No, jestem na hita. No jeszcze jest nadzieja. O, dobra, tego się nie spodziewałem. Cholera jasna, no nie, może po tym magu faktycznie będzie to srebro, a tak to jej tracę i mam praktycznie wyzerowane. Ciężka sprawa, żeby go pokonać. Tylko teraz już nie będę miał full HP, nie? A już nie ogarnę sobie tych odłamków, ponieważ one są do zdobycia tylko, kiedy mamy aktywne polowanie, a nie kiedy mag już jest na końcu. W ogóle to jest chyba jedyny fajny easter egg w grze, ale ten zegar za magiem podobno pokazuje faktyczny czas. Serio? Nie zwróciłem uwagi na to totalnie, jakby nie mam możliwości, żeby się przyjrzeć temu, ale jak oglądacie, to zwróćcie uwagę, czy takie jest naprawdę. To byłoby fajne. Cześć Hatsumeshi. Jedyny plus jest taki, że tego bossa jest bardzo przyjemna droga i naprawdę niedługa. O, patrzcie, masz dwóch tutaj przywołańców. To jest piękne. Gdyby taka ścieżka była na tego maga cienia, nie? To byłoby piękne. Tam powinno tak być. Nie widzę, żeby tutaj był czas gdzieś pokazywany. O kurde, ale mnie zaszlachtowało. Kurde. Kontynuujmy, no.
Musimy tak zrobić, żeby podprowadzić go sobie. Nie, ta czacha nie ma sensu. Totalnie nie ma sensu. A czemu mam tylko tak mało butelek? Ej, come on. Czemu nie było ich 11? Już mi się nie regenerują? O Boże, no to jest spalone podejście, słuchajcie. No spróbuję oczywiście, ale... Nie wiem, o co chodzi. W ogóle straciłem chyba cały level, nie? Także brawo, znowu. 11 tysięcy poszło w piach. No butelki for you. No, często tak tutaj bywa. Coś się zbugowało, albo zasoby mi się skończyły, wiesz? No, może się roślinki pokończyły, które regenerują. Są potrzebne do regeneracji. No Jezus! Znowu z tej czachy przypadkiem skorzystałem. Nie można go, kurde, wytrącić z równowagi. Gość jest niesamowicie wytrzymały. Wygląda takiego lekko zbrojnego. A ma równowagę jak wojownik. Nie jeden. Jeszcze farmienie roślinek do leczenia. O niczym innym po prostu nie marzę, nie? W tej grze. Może tak debilne mechaniki ta gra ma. Serio. Nie widzę farmienia w grę. W Bloodborne też to krytykowałem, żeby nie było. Nie. Kurde. Czyli tak, nie mamy full HP i nie mamy wszystkich butelek, ale i tak wchodzimy na bossa. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się... Patrzcie, on go wytrącił z równowagi. O nie, pomogłem mu. Już go pociachał. Ale okej, prawie pół HP poszło. Wow. Nie, no w tej sytuacji nie da się tego uniknąć, nie? Dlatego nikt na świecie tej gry na no-hicie chyba nie zrobił, bo nie widziałem niczego takiego. No po prostu jej mechaniki są absurdalne w wielu sytuacjach. O kurde. Blok? Nie! Po co blok? Nie działa. Ja nie widzę, żeby to czas pokazywał, wiesz? Jakikolwiek zegar w tym jego polu, albo nie widzę tego, bo no nie mam za bardzo czasu, żeby spojrzeć jakoś super dokładnie. Aha, zabiło mnie niby, okej. Okay. Nie no. Dziwnie to działa trochę. Mamy 11 cały czas, dobra, trochę się tam udało dozbierać tych materiałów. Serio, nie spodziewałem się, że w ogóle dopuścimy do takiej sytuacji w tej grze, że będę miał braki w tej trawie, która mi regeneruje buteleczki, no ale jak widać to się może zdarzyć. No i uwaga, zdarzyło się. Zdarzyło się ze sprawą najgorszych magów, jakich tutaj mamy do tej pory. Nie, chodziło mi o blokowanie strzał, że to powinno działać, ale zresztą możemy blokować bossa, który jest dwa piętra wyższy od nas, bo robiliśmy to bez problemu. Powiem więcej, mogę nawet dwa ciosy zblokować, wtedy się oczywiście całej staminy pozbędę, ale można. Także nie wiem, czemu tutaj akurat to nie weszło, bo wchodziło do tej pory, nie? Boże. O Boże, co tu się dzieje w tej grze? Najlepszego. Znaczy, no, najlepszego to ciężko powiedzieć. Najgorszego. Cześć, Szymkons.
Dobrze, że on jeszcze jak jesteśmy obok niego, to nas nie potrafi jakoś, nie wiem, zatrzymać w czasie. O Boże. Ale nas przeorał. Wszystkich. Bo te dwa moby też od razu zabił, widzieliście to? Momentalnie. Czemu ja się nie regeneruje w ogóle? Dobra, nie ma sensu go tak atakować w zwarciu. Jest wytrącony z równowagi, pięknie. Wow. To jest straszne zaklęcie. O kurde, zrąbałem to. No i wytrącił mnie z równowagi. Kurde, byłem pod ścianą, nie było za bardzo co tutaj zrobić. Spanikowałem lekko, nie? Cholera jasna, on jest do zrobienia, naprawdę. O, już mi się nie regeneruje do 11, to musimy wrócić. Znowu dozbierać buteleczki. No, dlatego nienawidzę tej mechaniki farmienia, bo to strasznie wyrzuca z rozgrywki. I mam wrażenie, że marnuje czas po prostu w grze, nie? W sensie, co mi to daje, że ja idę i muszę podnieść sobie, nie wiem, roślinkę z ziemi, żeby móc zregenerować sobie butelki w pełni? No to jest absurd. W sensie, to jest głupie, po prostu. No, nienawidzę takich rzeczy w grach. Niepotrzebne, nudne farmienie, nie? W niektórych grach farmienie jest nawet całkiem przyjemne, ale uwaga, kiedy się go spodziewam, kiedy go potrzeba, a w tej grze to nie ma żadnego sensu. No, tak samo jak w Bloodborne, po cholerę trzeba to farmić. I ktoś powie, ooo, demo, ale to nie jest problem, bo później w grze przecież jest i tych butelek tak dużo i tak dalej. No tak, ale na początku gry to jest irytujące, jak ktoś się chce wdrożyć w grę, to... Czy naprawdę wymagamy jeszcze od niego, żeby musiał farmić i żeby powtarzał jakieś takie nudne czynności typu zabijanie tego samego przeciwnika 1000 razy? Wiele ludzi się odbija od świetnej gry przez takie farmienie, nie? Myślę, że te estusy w Dark Souls to są miliard razy lepszym pomysłem. No i czemu jakby na przykład w Bloodborne nie poszli za tym? I dlaczego też w tej grze trzeba farmić? Nie wiem. No czuję, że wracasz, no że blokujesz swój progres i musisz od początku zaczynać coś, nie? W sensie, no, tak totalnie. Siema Diabo, dzień dobry. W ogóle, ej, jakiś koleś jest na lewo, widzieliście to? Ja nawet nie zauważyłem tam wcześniej. Wow. Zaczął go tam orać jeszcze boss. O Jezu, nie to. Jednym zaklęciem zabija tego potężnego wojownika Chase'a. To jest mag dopiero, nie? Mocarny. Czemu do mnie nie trafiło? Okej, okay. To było dziwne w drugą stronę w końcu. Au. Ale to jest straszne, bo on was spowolni. To nie macie szans w niektórych sytuacjach wyjść po prostu w jednym kawałku, jak ja na przykład. Ej, dobra, to akurat spowolnienie było świetne, bo mi chyba przedłużyło nietykalność podczas rola, widzicie to? Ale w wielu sytuacjach to jest bez sensu, bo po prostu wejdziecie w wir obrażeń, ataków i nie możecie się wyrywać z tego. Nie ma jak. O, znowu. O. Jeszcze we mnie oczywiście musiał się rzucić. Nie mógł w maga, cholera, pójść, nie? Dzikus. Dobra, teraz mi pomógł, bo akurat wyrzucił mnie. Wow. Też potrafię zaspamować, jak widzisz, magu. Na drugą stronę, koniecznie. Na drugą stronę, ponownie. I teraz już nie wiem, gdzie miałem pójść. O, wow! Zdążyłem z tą szafą, super. Mhm. Nie no, bez jaj, że ty będziesz tak spamował takimi atakami. Wiecie, to jest największy problem taki techniczny w tej grze, że ci bossowie nie mają momentów takich, że na przykład, nie wiem,
nie mogą zrobić dwa razy czy trzy razy tego samego ataku pod rząd. Po prostu on może nawet 100 razy ten sam atak robić, tak jak ten na przykład mag cienia nawalał ataki dystansowe dosłownie 7-8 razy ten sam atak pod rząd. I to jest bez sensu, nie? Bo takie ataki są OP i czasami sprawiają sytuację, że gracz nie ma jak zareagować. No nie mówię, że ten mag jest akurat jakoś super źle zrobiony. Wydaje mi się, że mógł być troszeczkę lepiej, ale no nie jest tak źle jak na tym cieniu, nie? Ale no, ten cienia to jest totalnie zdupione. W sensie tak obiektywnie już rzecz biorąc, nie mówiąc emocjonalnie, że wkurzam się czy coś, ale naprawdę jest źle zrobionym bossem. O, wytrącony, super. Mam 7 butelek, to jest naprawdę bardzo obiecujące podejście i mam nadzieję, że tego nie sknocę jakoś tak koncertowo. Już mi się mana kończy, a będę musiał go dobijać jakoś w zwarciu. Jezu, kto to widział takie rzeczy? No, nie wiem jak miałbym to wyrolować. Chętnie bym zobaczył, jak twórcy w ogóle pokonują swoje dzieła. Jakiś gameplay, nie? Oficjalne. Jak no-hit robią tych magów. No bo jeśli boss jest dobrze zrobiony, to można go no-hit zrobić. Bez totalnych problemów. Wystarczyłoby się go nauczyć. Możemy jeszcze tak przecież na dystans powalczyć. Dobra, uniknięte. Ja pierdzielę, serio! Jednym atakiem mnie zeżarł. Nie zdążyłem przerolować. Ja pierdniczę, on był naprawdę do zrobienia już. No i znowu, farmimy butelki. Czajcie, on był już na tak na wyciągnięcie ręki. I dupa. Dobra. O, fajnie się zrespił. Bo już wstaje do na... Znaczy... O Jezu, zmarnowałem strzały. Wstaje już potwór. Żeby z nim powalczyć. Nie no, ta czacha to mu aż tyle życia nie zżera, co myślę, że mogłaby. No i rozwalił ich. I tyle po moim szczwanym planie. Żeby wykorzystać te mopki po prostu do obicia gościa. Nie, to jest chore, nie? Jego salwa mnie dosłownie na hita bierze zawsze. Zobaczcie, jak on ją napierdziela, nie? Jeden raz zatrzymacie się, żeby się wyleczyć, jak ja w tej sytuacji nie żyjecie. No, czy to jest normalny design? No, no jest, no ale takich bossów jest full, co was zbiorą na jedną serię. Jeden błąd i dead. 184 śmierci łącznie. Boże. To jest straszne, serio. O Boże! Już myślałem, że będzie w końcu dobrze. I że przejdziemy bez hita. No, nie mogło tak być. Wiesz co? Tego sobie zrzucimy. Fajnie byłoby mieć tutaj po prostu full HP, nie? Na takie starcie. Już widzę, że tam dalej będzie czekał na nas kolejny przeciwnik. Kurczę, jeszcze mnie w to rzuci. Co za gnój. What? Myślałem, że ta czacha po prostu zniknie. A to ją autentycznie po prostu wydłużyło mi. To akurat fajne było. Bardzo losowo ta akcja ze spowolnieniem czasu działa, jak widać. Czasami mówi, nawet trochę na korzyść moją. Tego nie umiem wyrolować, bo on 4 razy bije po prostu. Wiecie, jeden zroluje atak, drugi też, ale dalej ginę. Raz. Trzeba odbiegać od niego po prostu, no, ale nie zawsze można. To jest problem.
Wychodzimy. Ale muzyka. Szkoda, że jest dosłownie ta sama na każdym bossie w tej grze. Nie wiem czemu, w jedynce było znacznie więcej. Znaczy też było mało, ale... O Boże. Ale więcej. Chyba. Nie no, więcej. No, wiedziałem, że mnie trafi. Już nie da się tego uniknąć, tak? Jak już jesteście za blisko. A, mu z żarem hapsów teraz. Było super. Dobra, spokojnie. Mam 3 butelki, na pewno ich wystarczy. Many też powinny wystarczyć. No nawet tak w drugą stronę zroluję, to i tak nie działa. Nie wiem, co autor miał na myśli z tym bossem. Może nic właśnie. Czemu mnie to trafiło? Nie wiem. O Boże. Moi drodzy, czy on padnie? Jezus Maria. Mamy go! W końcu! Zostało 2 magów, jeszcze gorszych. Ale mamy go! Czy będzie 5000 srebra na zakup lepszej broni, żeby mieć jakiekolwiek szanse? Nie będzie. Serio, 4500. Oh shit! Jak ja mam teraz 500 dozbierać? Drzwi odblokowane. Wiem, ale ja chcę zabić tych 2, bo ja chcę zabić wszystkich. Więc no, trzeba będzie powalczyć z nimi. Wracaj tam, skąd przybyłeś. No i umieraj. Chronomancerze. Ja pierniczę. W końcu, moi drodzy, wyjaśniony! Tam dalej boss też. Najpierw drzwi. No to wiesz co, zobaczymy, nie? No nie chcę ryzykować, że oni mi się przeniosą gdzieś tam dalej. O, mój pies aż, słuchajcie, świętuje tutaj. Pokonanie tego maga. Ja pierdzielę. Teraz mam stres, bo jak zginę, to tracę te, no, duże pokłady srebra. Chyba połowę tracę, czy coś koło tego. Jezu, ale naprawdę takie... Oh shit. Tego zabiliśmy już. To pamiętam. Chyba. Nie no, chyba tak. Czemu to jakiś koleś jest na dole w ogóle? Czego zabijałem? What the fuck? Czemu oni się porespili? Czemu oni się porespili nagle? Boże, jaka ta gra jest zrąbana, nie? Tak niezrozumiałe gówno po prostu zrobili. Czemu oni nagle wstali z martwych po chwili? Jak tu łazimy, nic się nie stało. No i 2500 srebra w dupę i nie kupię miecza, nie? Jezus Maria, jak ja nienawidzę tej gry. Co za badziew. Kurde, nie? Jeszcze ten pomysł, że tracicie 2500, tracicie połowę srebra bezpowrotnie za każdą śmierć. Okej, gdyby te śmierci były sprawiedliwe, no ale czemu on nagle... Takie coś się dzieje. Ale gówno. Boże, jak ja nienawidzę tej gry. Czemu oni nagle wstają? Jak byli martwi. Przecież to nawet nie ma sensu. Jeden bosik mam, no. Jeden bosik, no znowu mi da 4500 i potem umrę. No to się co chwilę ginie w tej grze. Ja pierdziele, nie? Ja już myślałem, że będzie na właśnie na bosika lepsza broń, bo uwaga, potrzeba jej, nie? Ale no nie da się. Nie wiem, jak można to jej srebro normalnie zdobyć, żeby to tak szło lepiej niż po 10 za przeciwnika. No sprzedaż jakoś tak też średnio, widzę, wygląda przedmiotów. Ten w sandałach, koleś też jest, kurde, mocarny, nie? Jezu, tak niewiele brakowało, żeby tu zbierać tego cholerstwa.
No, no oczywiście się nie da, nie? O, wow. No to bym jeszcze zrozumiał, jakby oni tutaj byli, no bo... Nie walczyłem z nimi, nie? W tym miejscu. Cześć. Naprawdę to 2,5 tysiąca kosztuje. Nie, znaczy 4,5. Ej! 4,5, a nie 5! To już było mnie stać nawet na to! Czemu ja sobie 5 tysięcy uroiłem? Ja pierniczę, czyli mogłem to kupić po tym kolesiu. Dobra, robimy rage quit. Zaraz wrócimy do gry, tylko będę w obozowisku. O nie, 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 new game, nigdy w życiu tego nie kliknę już. Boże. Pójdziemy polewelować. Nie wiem, czy ja mogę komuś coś sprzedać tutaj? No idea. Można sprzedawać przedmioty tutaj w ogóle? Use. W jedynce były takie skrzynie z solą i nie wiem, czy ze złotem właśnie też coś było, czy nie? Chyba nie. Kurde, 2,5 tysiaka. O Boże, no lipa, lipa. Cóż zrobić? Blade. Pociąć demo za twój spokój. Rzucam, no. Czasami się ciśnie na usta już, nie? No ale szkoda nerwów na takie coś. Są gorsze sytuacje, serio. Tarunan. Zaraz. Combine, split, purge artifacts, no wszystko jest, aha, czyli to możemy z tego zrobić, czaja. Nocturne memory. Nie ma chyba opcji, żeby sprzedawać coś? Ciężko stwierdzić w sumie, nie? Nie, no ja nie pójdę na tego. O, tu jest cel! Czekajcie, co możemy opylić? Ej, dobra, ceny są okej. Okay. To fajnie. Light armor sprzedamy. Sprzedajmy ten light armor. Ja, z lekkich nie będę korzystał, na pewno. Dobra. Ale patrzcie, to też jest bez sensu. Kupujemy czy sprzedajemy, nie? Okej, okay, mamy jakiś handel. I co jest ważne, jak handlujemy? Pieniądze. A gdzie widzimy pieniądze? Nigdzie, bo okienko, mimo że ma tyle miejsca na ekranie, musi być akurat tak, że zasłania nam, ile mamy pieniędzy, czajcie? No albo nie widzę tych pieniędzy. Widzę, ile zarobię, ale nie widzę, ile mamy. To jest bez sensu. Trzeba wyłączyć. Aha, 3200. Okej. Okay. Wracamy. No nie, no nie mieli w ogóle miejsca, żeby zrobić, nie? Gdzieś tutaj okienko na przykład na środku, albo żeby troszeczkę wyżej było. Nie, nie dało się. Musi być, kurde, w rogu idealnie tak, że zasłania to, ile macie kasy. No, wiecie, ktoś mi powie, że się czepiam tej gry bardzo. Czepiam się, tak, ale moim zdaniem słusznie w wielu sytuacjach. I mnie to cholernie boli, że ta gra jest o tyle słabsza względem poprzedniej części, którą uwielbiam. Ja tę grę, jak zapowiedzieli, to od razu, jak tylko była możliwość, kupiłem. I naprawdę jest mi przykro, że ta gra nie jest tak super jak jedynka. O to mi po prostu chodzi. Bo naprawdę jestem wielkim fanem jedynki, ale uważam, że tutaj, no, przegięli. Serio. Słuchajcie, mam 5700. Jak teraz zginę, to załamie się. Jeszcze będzie mnie stać, bo tam jeszcze się wyprzedam z innych przedmiotów, ale mam nadzieję, że po prostu uda się teraz dotrzeć w jednym kawałku i kupić po prostu ten miecz na lepszym poziomie. Znaczy na ostatniej klasie, piątej klasie.
Trzymajcie kciuki, żeby się tak udało. No, teraz nie umrzyj. Nie będę żadnego maga aktywował, żadnego polowania, żeby nie było tego tałataństwa całego w tym świecie. Po prostu chcę przejść na spokojnie przez ten świat. Mam nadzieję, że w jednym kawałku, docierając do celu i kupując ten miecz, ulepszając go. I wtedy będziemy mogli pomyśleć ewentualnie o tym, żeby już polować na kolejnego maga. No, z dwóch do wyboru. Wydaje mi się, że na tego maga cienia pójdziemy, bo on będzie bliżej niż tamten diabeł, plus ten diabeł to jest taki, że totalnie go nie ogarniam i on też jest cholernie mocny, więc tego maga cienia bym chyba wolał najpierw potankować i tam jakoś pobić. No, w sumie na nim ten nowy miecz nie będzie aż tak odczuwalny moim zdaniem, bo tam, no, na nim to głównie na dystans walczyłem, ale mogę spróbować zmienić taktykę i powalczyć w zwarciu z nim, nie? Odpisz sobie kolejnego maga, może nowa droga, coś nowego? No nie wiem, zobaczę w sumie, no. Chciałem tych magów, kurde, zabić, bo tam też są czasami drzwi, że potrzebuje dużo tych serc, nie? Zjedzonych. No nie wiem, zobaczę. W sumie niedaleko tego maga cienia też jest właśnie przejście do dalszej części gry. Tam właśnie jest ta brama, nie? Charles, co mówiłeś? Plus jeden. Dobra, może zobaczymy tak, nie? Ewentualnie spróbujemy polowania na maga tego cienia, żeby dozbierać sobie te odłamki. I wtedy... A nie wiem, zobaczę, kurde. Wiecie, ja jestem taki, że lubię przyfarmić i przysiedzieć, jeżeli czuję, że kogoś mogę zabić, albo ktoś mi się opiera i nie daje się pokonać jakiś boss, no to lubię usiąść i katować go, aż się uda, nie? Żeby, wiecie, nie było takiego poczucia, że dobra, odpuszczam, coś tam. Czasami idę gdzieś dalej. Czy jestem zmęczony na razie tym magiem cienia? Cholernie. Czy chce mi się z nim dalej walczyć? Nie. Ale jestem ciekaw tego nowego miecza, chociaż jedno, dwa podejścia chcę sobie zobaczyć, czy na przykład będzie walka w zwarciu miała z nim sens. W ten sposób, nie? Wait, nie muszę tędy iść. O Boże, bym zginął prawie. O Boże. Tędy muszę iść w prawo, dobrze mówię? Chyba? To nie tu. Już powinienem był zginąć. Czekajcie, to nie tu. Gdzie oni byli? Serio? Muszę przez maga jakby pójść i znowu tych mocarnych wrogów? Ostrożnie zagrajmy. To był fail. Pójdźmy na dół, będzie fajnie. Super będzie, byłem tam. O Boże. Ona chyba najbardziej takie proste, te robaczki, które respi sobie. Względem innych magów to wygląda jak przedszkole jakieś, nie? Dobra, ostrożnie. Można to zrobić, lepiej tak niż przebiegać na pewno. Na pałę. Zwłaszcza jeśli liczymy na to, że przejdziemy to w ogóle w jednym kawałku. Boże, 6 tysięcy prawie. Obłęd. Dobra, mamy cię. To było tutaj chyba. Tak jest. Kup. Highblade, na pewno Highblade, na pewno Highblade. Dobra. O Boże, w końcu mamy, słuchajcie, najlepsze ostrze dla mojej postaci w grze. To jest to cudo. Atak jest gorszy. Tu mamy 44, tu jest 28,4, ale to nie jest broń w jakikolwiek sposób polepszona. Plus tu jest skalowanie z Dexterity na E, a z Arcaną na D, a tu mamy na A skalowanie. Więc no, to wygląda spoko. Plus mamy... Jakie w ogóle ataki? Żadnych ataków nie mamy. Mamy blok po prostu. Nie wiem, czy to można jakoś włożyć, jakiś atak magiczny czy coś, bo na tamtym mamy ten atak właśnie magiczny dystansowy, to jest super. Tutaj tego nie mam. Jest trochę przypał, ale dobra. Wróćmy sobie do osady, no trzeba tak robić, no bo jak inaczej. Nie będę przebiegał tego wszystkiego. Continue.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ulepszanie tego naszego cuda. A w ogóle, czy nie zdobyłem żadnych tych materiałów? Zdobyłem do kołczanu. Dobrze mi się wydawało, by the way. I teraz... źle zrobiłem, cholera. Kurde. Też do kowala, to na górę. O, ale przy okazji możemy do tego zawitać kolesia. Dawno tu nie byliśmy. Co ty sprzedajesz? Czapki. Aha, on też sprzedaje Highblade. Dexterity. No to gorsza od tej, co mam. Bo ta ma na A. No to jest super. Ale i tak nie mam tych łusek jakby. Player info. Dexterity 26 punktów. O, najwyższa moja statystyka. Najbardziej rozwinięta. Także super to się prezentuje, naprawdę. O nie, nie. Kurde. Dobra, nieważne. Jeszcze raz przejdźmy. W ten sposób. Ej, zgubiłem się. Do góry, kurde. Craft, nie. Ulepszenie. Ashpur, zwykły. Kurde, nie wiem, czy to będzie lepsza broń. Nie wiem, zobaczymy. Ashpur Trio teraz potrzebuję. Tak, ile? 39 mamy, na tym było 44. A tak 24,9, a tu jest 17,8. Nie wiem, czy to skalowanie będzie robiło taką robotę, czy ta klasa piąta jest i tak gorsza niż tamto, co było? Dziwne to jest. Dobra, Enter, bardzo dziękuję za info. No... ja nie wiem, jak to jest, wiesz, z tymi spoilerami, jakby... A! Tutaj magicznym atakiem to jest ta tarcza. Okej, czy to musimy sobie po prostu naładować? Ja... nie wiem, jak to działa, że lecą te spoilery, skoro dopiero recenzje się pojawiły jakby, nie? To jest dla mnie trochę dziwne. Dobra. Aha, czyli tutaj tych mamy do pokonania. W Ashborn to są ci, w tym to są ci. Aha, to wszędzie są ci sami. Lol, serio? Wolin Tenebre, tak go chcemy zabić. I chodźmy. Dużo nie brakuje do poziomu. Drzwi sprawdź? Sprawdzę, no. Ale chciałem też sprawdzić tę broń, jak to tam będzie wyglądała. No słabsze to jest niż tamto. Chyba. No ale nie jest aż tak ulepszone w sumie, nie? Aczkolwiek szybsza chyba jest trochę ta Highblade, czy mi się wydaje. Po 3,9 bijemy. Nie, no to ten się blok nie ładuje w żaden sposób, ani nic takiego. Szybsza, no. Nie, no zostawiam sobie. Tam byłoby 44, tu jest 39 jest, ale... mimo wszystko, jak jest szybsza, no to spoko, bo nie będę aż takich hitów otrzymywał, mam nadzieję. W tak losowych sytuacjach, tutaj czasami naprawdę... ten czas między tym atakiem, a możliwością rola jest niesamowicie istotny. Dobra, wiecie co? Powiem tak, spróbuję dolevelować na tych tutaj kolesiach, żeby móc wejść do osady. Okej. I kupić kolejny poziom i wtedy tutaj wrócimy i spróbujemy te drzwi sobie otworzyć, albo zawalczyć raz z tym cieniem. Jak nie będę miał w ogóle w sumie soli, to fajnie byłoby z cieniem zawalczyć. O, a tutaj może... może mi odłamek jakiś wyleci? No szkoda trochę, bo teraz na tej katanie z drugiej strony walczymy bez magii, także to jest ten minus na pewno największy. A ona na przykład na tym magu cienia to jest szalenie istotna. No ale musiałbym się po prostu skupić na tym, żeby walczyć na dystans, nie? Tak w 100%. Znaczy, przepraszam, żeby walczyć w zwarciu w 100%, no.
Może to też nie będzie złym pomysłem ogólnie w takim, wiecie, rozrachunku. Może to się nawet dobrze skończy dla mnie. Dobra, ten już ucieka. To jego przywołańca chociaż zbijmy. O, oczywiście nic nie drpnęło. Ale dobra, stać mnie już nawet na levelowanie. Nie będę leciał do naszego punktu odpoczynku, tylko w ten sposób to zrobimy, bo to jest najszybsza opcja. Continue oczywiście, 71 level, 72 już będzie. Czy walczymy już z magiem krwi? Nie mam pojęcia. Chyba nie. Nie pamiętam takiego maga, szczerze mówiąc. Mamy czwartą lokację, jakby co. I chyba ją kończymy. W końcu, bo tutaj dużo czasu spędziliśmy, naprawdę. Dexterity. Dexterity jest teraz cholernie ważna dla mnie. Shortbow. Zmieńmy go. Zobaczmy w ogóle, czy na przykład jeszcze lepszego łuku bym nie był w stanie sobie wykonać. Dobra, fajne byłyby kategorie na przykład, żeby po prostu, nie wiem, łuki same sprawdzić, coś takiego. Tak, to jest taki pierdolnik tutaj po prostu. Przeproszeniem. Ciężko się połapać, nie? W niektórych kategoriach są łuki, znaczy z niektórych magów są łuki, z niektórych nie ma. Nie wiadomo, o co tu chodzi trochę. Szybciej można pić. Mikstury, to sobie zrobię. Zwiększa siłę ataku, kiedy HP jest poniżej 20%. No to jest mega sytuacyjne, to już mówiłem o tym, co myślę, nie? Że fajnie, ale nie dla mojego stylu gry na pewno. I nie dla mnie. Shortbow. Piąta klasa. W sumie czemu nie? Czemu nie możemy z tego korzystać? Bo piąta klasa na łukach. Nie mam tego jeszcze, ale stworzę sobie taki. Niech na razie będzie ten na czwartej klasie. I moglibyśmy go nawet... O, tu jest kategoria, to jest super. Tu możemy sobie ten łuk wtedy troszeczkę wzmocnić. Mosper Trio potrzebujemy. O kurde, to odważnie. Bo tam... A, tam jest Blasper, tak? To jest coś zupełnie innego. Aha, Twin Blasper. Dobra, to możemy ulepszyć sobie ten łuk. Raz przynajmniej. Okej. Okay. Frostper Trio teraz potrzebne będzie. No, bo jeśli chodzi o to, to potrzebujemy Ashper Trio i tyle. Voidpyr mamy w sumie, żeby ulepszyć to cudo, ale tego nie ulepszymy. Dobra. Tutaj mamy zwiększa fizyczne obrażenia, znaczy obronę od fizycznych ataków. Znaczy na tym magu my to tego potrzebujemy? Chyba nie. Stamina Regeneration to jest ważne. Może to zmienimy, żeby szybciej ta butelka była pita. Czy ja widzę jakąś wielką różnicę? Trochę na pewno. Kurde, ale mogłoby być jeszcze lepiej. No ale dobra, nieważne. Spróbujemy z tym... O Boże, znowu. Nie tak. A nie, dobrze jest. Spróbujemy z tym magiem cienia wtedy zawalczyć, chociaż... Bo nie mamy nic do stracenia praktycznie. Mam 1400 srebra, no to może tego trochę szkoda. Ale nie mamy do stracenia żadnych soli. To jest duży plus. Plus, jeszcze druga rzecz, no niedługo będziemy tak kończyć, słuchajcie, dzisiaj. A może by się udało tego maga jeszcze rozpierdzielić na koniec? To byłoby super. Naprawdę. A myślę, że on zniknął w ogóle. Już to mówiłem, ale powtórzę, on wygląda jak Akus z Samuraja Jacka. Trochę. Jego łeb, postawa ogólna, cała sylwetka, nie? O, super, dzięki. Właśnie o tym mówię. Drzwi. Ej, ale... Aha, bo tam z tych drzwi byśmy mieli szybszą drogę ewentualnie, tak? Też. Bo ktoś tak wspominał. No, już w sumie się... Ułamek zmarnował. Cześć, Hannes. Dzień dobry. Faktycznie, no. Dalsza droga. A, nie, no ale mówiłem, chciałbym zobaczyć tego maga, jak tam z nim walka wyglądała. No nie wiem, w sumie. Może go serio odpuszczę? O, faktycznie monotonnie się ostatnio zrobiło. Dobra, wiecie co? Nie będę ostatni odcinek z tym samym magiem walczyć. Wrócimy do niego, na pewno. I wtedy go pomęczę. No będę chciał zrobić tych magów kolejnych. No może faktycznie, bo to już
mogło się wam znudzić. Ja bardziej może oporny jestem. Albo odporny. Uważajcie jak chcecie. Na monotonnie taką i jak się za coś zawezmę, to chcę to kończyć. Ale dobra, możemy pójść gdzie indziej najwyżej. I tak nie mam full HP, więc takie podejście w sumie jest bez sensu w tym momencie. Oczywiście podczas polowania byśmy tam jakoś pewnie ogarnęli ten temat. No ale dobra. Gdzie następny strumień? Chyba... w weekend, a jaki to poniedziałek? Jutro nie dam rady. Nie mogłem przerolować, mimo że miałem staminę. Nie rozumiem tej gry. Czasami. Znaczy, nigdy nie rozumiem. Ale czasami to tak już w ogóle. Kurde, po 34, no to nie są fajne obrażenia. Liczę, że to będzie jakiś przeskok jakościowy. Dobra, no my musimy to trio znaleźć, żeby miecz ulepszyć. Okej, to niech będzie taka motywacja dla mnie. Pójdziemy dalej, żeby znaleźć kamień do ulepszania. Dalej mojej nowej zabaweczki, nowego ostrza. Dobra, tego zbejtuję, żeby sobie skoczył. Pięknie. Troszkę sreberka poleciało. Twin Ashper. Aj! To nie trio. A, tam na górze jest dym jakiś. To jest kolejny mag. I to jest, moi drodzy, to magiczne przejście. A, i tutaj będziemy tego maga mogli zaobserwować w końcu. Racja. Nowy rodzaj przeciwników. I jest obelisk. Faktycznie stąd będzie bliżej. To jest fajne. Okej. Okay. To mi się podoba. Na szczęście jakoś super daleko nie mamy. Gdzie ja wchodzę? Co tu się dzieje? Nie jest jakoś daleko od samego początku tej lokacji, do tego miejsca. Jak tam wyżej wejść? Na pewno nie tak. Boże, jakie to wytrzymałe wszystko jest. Trochę lipa z tym ostrzem, tak szczerze. Nie mamy magii, która jest naprawdę OP. O ty dziadu wredny. Nie mamy żadnego skilla. Blisko bossa lokacji. Aha. Takie bajki mówi się. Znaczy, takie cuda. Fajnie w sumie. Ciekawe jaki to będzie boss lokacji tutaj. Coś czuję, że jak ci magowie są tacy straszni, no to... O Boże, nie. Not again. O, to jest miło. Znaczy miłe, że możemy sobie otworzyć takie przejście. Będzie ciekawy bardzo. Boję się. Ashper Cluster, okej. Okay. To jest coś jeszcze innego. No z takimi przeciwnikami jak ten, to aż chce się walczyć. Sprawiedliwy, przewidywalny. Nie ma jakoś super dużo życia. Pewnie bije jak szalony, ale no... No jest okej. Okay. Trzy hity i gościa nie ma, nie? Pewnie ze 100 HP ma, czy coś takiego. Najgorsi są ci tacy, nie że tankowaci, to tacy, co jeszcze całe życie zabierają po prostu swoimi atakami. To jest obłęd. Mam nadzieję, że ten znaczący jakiś skrót tutaj będzie, znaczy, że to będzie jakiś znaczący skrót po prostu do odblokowania do tego bossa, bo czegoś tam obelisk będzie, ale najlepiej jakby te drzwi na lewo to była droga do bossa, do otwarcia jakaś taka, bo wtedy nawet jakbyśmy z tej lokacji wyszli i chcieli do niej powrócić, no to nie byłoby tak ciężko, nie? Umbral Creeper, o kurde, nie do otwarcia z tej strony. A tu też nie przejdziemy. To co dalej? A, tutaj jest ścieżka ukryta. No, tak się wycwanili. Dobra. Oho, oho. Grube akcje jakieś tam na górze się dzieją. Przeczekajmy to.
What? Czemu on tak potrafił? Oła, dzięki. Ale dostał. No nie skoczymy tam teraz, no trudno. Garść soli zdobyliśmy. O kurde, gościu, zarywasz mi podłogę. To jest nie fair, nie? W sensie, czemu ty to ruszasz w ogóle? Z tego ducha mamy szansę. O nie, 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 nie. Spadajmy stąd, serio. Chciałem powiedzieć, że z tego ducha mamy szansę na wydropienie tego, co mi da full HP. Tego odłamka. Ale ciężko by było. Chodźmy stąd, bo to się źle skończy. Słyszę dziwny odgłos z lewej strony. A, tak, tam jest ta ścieżka. Gdzie możemy, wiecie, z naszej parasolki magicznej skorzystać. Kurde, miałbyś niedaleko do bossa. Ciekawe, gdzie on będzie. Mam nadzieję, że nie tutaj, bo jeśli tak to będzie przerąbane. Żeby do niego dobiegać. To jest blokada? Coś musimy zrobić, żeby sobie ją zdjąć pewnie. Myślałem, że coś tu będzie. O! Ruda żelaza. Na lewo do skrótu, dobra, dzięki za info. Czekaj, tutaj na górę i tam w lewo, czy to jest ten skrót? Tu jest skrót, nie? To jest sam początek, prawda? Tak, pięknie! To mi się bardzo podoba, że tak to zrobili. Nawet mówiłem o tym, nie? Że fajnie, jakby to się okazało, że będzie przejście. Ej, w sumie kusi mnie zabicie któregoś z nich. O, tu będziemy mogli się nawet zregenerować. A jest szansa, że... Ustawmy sobie cholera tutaj to. Czemu nie? I tak nie jestem przeciążona. Ja mogę sobie zmieniać przecież broń i mieć magię. Prawo będzie niespodzianka. No ja widziałem, że tam jest kurde jakaś blokada i tam pewnie teraz będzie boss od razu. To się domyślam, nie? Ale... Kurczę no. Mogłoby mi tutaj dropnąć coś, co mi, wiecie, pozwoli mieć full HP chociaż na tym bossie. To byłoby miłe. Czyli co, rozumiem, że teraz idziemy tu. Ale odjechana będzie droga do tego bossa. Takie skakanie, latanie. Śmiesznie się schodziło. Gorsza będzie droga, o właśnie, na górę. I co ja mam zrobić, żeby go aktywować? Cześć Szymon, trzymaj się, dzięki bardzo za obecność, i tak? Spoko, ja też zaraz będę leciał. Ej, no i nie mogę wejść. Macie pomysł, czemu? Kurde, to bije za 49, nie no, to jest, jeżeli zaklęcia, to jeszcze więcej bije. Musimy ulepszyć tamtą ostrze najpierw, zanim będę z nią korzystał, bo to tak jest bez sensu, grać słabszym. No, mam blokadę, nie mogę tu wejść. Widzicie? Nie mogę wejść. Chyba magów muszę zabić innych jeszcze. Ha! Jaja, nie? Nie wiadomo, o co chodzi, ale dobra, chociaż sobie skrót otworzyliśmy. Nie jesteś godzien, nie jesteś godzien. Znaczy, plus jest taki, że mamy ogarnięty skrót. Może uznało, że wszedłem na arenę bossa i ją zamknęło. Boże. Ale tutaj wszedłem i... I już tak od początku było. Ja mówię, okej, tu jest blokada jakaś, to poszliśmy w lewo, nie? Właśnie przez to, że tu nie byłem w stanie przejść. Nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem tego. Kurde, ale się okazuje, że ja mam lepszy miecz aktywny niż...
ten nowy, nie wiem o co tu chodzi, czemu klasa piąta jest znacznie słabsza od trzeciej, ale dziwne to wszystko jest w tej grze, naprawdę nie rozumiem tego. Nawet nie wiem, w jaką stronę już chcę rozwijać postać. Może teraz boss się pojawi, okej. Okay. Wiecie co jest najgorsze? Że już dzisiaj nie zdążymy tego ogarnąć. To na kolejnym streamku sobie tam podejdziemy na spokojnie. Co ja bym chciał tutaj rozwinąć? I to też jest głupota, czemu to nie może być na full screenie, nie? Tylko takie malutkie to jest, nic nie widzę. Dexterity. Dobra. Nie będzie Dexterity, może kiedyś ten Highblade na piątej klasy będzie lepszy. Dobra, chodź zobaczymy tego bosika. Zdążę. No, dobra, chociaż raz, żeby go zobaczyć, dobra. Tylko muszę się spieszyć, bo zaraz pracuję. O, to możemy ulepszyć. Umbral. Inwestuj w magię, a, okej. Okay. Next time. No, ale chociaż teraz tych magów nie będzie, bo tego maga cienia nie aktywowałem, więc nie będzie aż tyle tego syfu. Pracujesz zdalnie? Tak. Nic. Ten odcinek będzie dostępny jutro na YouTubie. Jutro albo pojutrze najpóźniej. Już tam z cięciami. Wow. To było fajne. Mówię ci, odkryłem twój kanał od razu po tym, jak skończyłem Salt and Sanctuary Level 1. Masz super content i twój gust do gier jest wspaniały. Dziękuję bardzo, Mutki, bardzo. Ci bardzo. Serdecznie za to. Aż się sam załapałem na tym, jak mi miło. Serio, wielkie dzięki. Wiesz co? Szczerze? To jest trochę głupie, bo... No, zależy jak liczyć, czy pierwszy kanał, czy drugi, tak się waham, ale... No dobra, nawet liczmy 12 lat nagrywania, czy tam 11 moje, zależy jak to mówię liczyć, to... Mam niecałe 40 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to dobić, więc to nie jest opłacalny system, ale mam taki system, że po prostu gram w to, co sam lubię i nie patrzę na pryzmat nowych gier na takiej zasadzie, czy... To jest gra mainstreamowa i da mi najwięcej widzów i na przykład rzucę się na wszystkie nowe premiery, nie wiem, Call of Duty najnowsze, właśnie jakieś tam, wiecie, GTA najnowsze, nagrywać codziennie. Oczywiście no, akurat GTA lubię, ale to taki przykład, że takie gry mega popularne. No, ostatnio było też trochę premier już przecież zresztą, nie? I nie rzucałem się na te najnowsze gry, ale co sobie gramy? No gramy w The Last Hero of Nostalgia, gramy w pikselowego Solusa na przykład. I oczywiście... Jakby takie nagrywanie, no nie jest do końca opłacalne, bo to jest nisza straszna i okej, u mnie obejrzycie to, ale mało nowych widzów zyskuje. O to mi chodzi, nie? I jakby generalnie na pewno dla mnie bardziej opłacalne byłoby granie w gry, które są typowo mainstreamowe, bo nawet jak sobie zobaczycie gameplay z gry, która totalnie u mnie jakby, można powiedzieć, jest... Wow, co za mag? Gry, która jakby nie jest totalnie contentem u mnie, powiedzmy, nie? Czyli na przykład, uwaga... Destiny, to mój odcinek ma ponad 100 tysięcy z tej gry na YouTubie, po czasie. Właśnie GTA też mamy dużo wyświetleń i tak dalej, ale no grywam w takie gry, które po prostu no, najbardziej lubię i wiecie, nie są... Aha, no to ten wiatr z pierwszej okazji, okej, bo go tutaj nie widziałem, nie wiem czemu tutaj nagle się pojawił. Co? God of War na pewno zagram, bo to jest akurat ta gra, na którą czekam. No, poprzedniego God of War też graliśmy i nie cieszył się on jakąś mega dużą oglądalnością u mnie, ale zagram właśnie z nastawieniem, że raczej mało kto go obejrzy u mnie, tak mi się wydaje. Chociaż, no nie wiem, zobaczę. Spróbuję go tam na premierę pocisnąć. Jeśli oczywiście się uda. Jakoś regularnie. W sensie nie wiem, że nie będę chora nic takiego, ale myślę, że będzie okej. Okay. To już niedługo. I oby odpukać. Ale no nie nastawiam się na to, że to będzie miało wyświetlenie jak Elden Ring na premierę, nie? Czy coś takiego? Nie, ja słuchajcie, jestem... Nie lubię określenia masochista, jak lubicie Soulsy. Ja czerpię przyjemność nie z przegrywania, a z wygrywania. Lubię, jak coś jest trudne i gra mnie traktuje poważnie po prostu, nie?
No, ta gra akurat mnie nie traktuje poważnie, bo jest pełno błędów. O, nie ma teraz tej ściany, czyli możemy wejść na boss i go zobaczyć. Zobaczmy, co to będzie. Wow! Krexenar, Worm of Sky. Krexenar to widzieliśmy w opisie trofeów, nie ukrywam, że to jest dla mnie jakaś nowa nazwa. Oh shit, to jest fajne. Znaczy, to jest reskin bossa z jedynki, od razu mówię, już to czuję. Ten atak na przykład wyglądał identico. Ale fajny, fajny design. Nie wiem, jak tego uniknąć w sumie. Być pod nim? Krakenworm, ale lodowiec. No, droga do niego będzie hardkorowa. To trzeba przyznać. Dobrze, tu mamy źródełko zawsze, jakiś tam mikstur. Znaczy, no, nie mikstur, a roślinek leczniczych. Reskin tylko ma więcej bullshitu, bo nie da się go unikać prawie. O, no właśnie, miałem wrażenie, że kurczę, ani tego nie przeroluję, ani tego nie przeskoczę. To jak ja mam tego uniknąć, cholera jasna, nie? Okej, ale cieszę się, że podzielacie moje zdanie. W sensie tę pierwszą myśl odnośnie tego bossa. Design super i szczerze, no nawet jakby to był reskin, to ja bym nie był na to zły. Nie jestem na to zły. W sumie na razie ten boss jeszcze mnie nie wkurzył, także w ogóle nie jestem zły na to, ale no... Mam nadzieję, że ten bullshit będzie taki w miarę do uniknięcia czy coś. Bo szczerze, jakbym miał się na nim męczyć, to wolę już iść na tego maga i go dobić, tego maga cienia, w sensie, nie? Uuuu, full HP będzie, no to użyjmy, może to będzie kluczowe. Dobra, wiecie co, robimy naprawdę ostatnie podejście i będę musiał lecieć, bo po prostu nie wyrobię się i się spóźnię. Krexenar, Worm of Sky. Dobra, czyli pod nim. O, wow. Udało się. Ale spammer, nie? O kurde, w dwie strony to poszło. Ja pierniczę! Czyli generalnie jeden błąd i giniecie. To jest masakra! Serio. Ja jestem dużym fanem PvP w solosach, nawet jeden z najlepszych w Polsce jestem, jeśli chodzi o Elden Ring. O kurde, to jak takie coś czytam, to zawsze mówię, tak, mam taką myśl, fajnie byłoby zrobić turniej, nie? I zweryfikować pewne rzeczy. Kurde, każdy boss do końca gry będzie trudny. No to fajnie, to fajnie. No dobra, ale ja myślę, że na tym sobie, słuchajcie, dzisiaj zakończymy, na spokojnie. Zobaczyliśmy nowego bossa, pokonaliśmy maga, jestem happy, zdobyliśmy nową broń. Przeszliśmy dalej tej lokacji. Myślę, że serio zrobiliśmy dużo fajnych rzeczy i szczerze, fajnie zaprojektowany ten świat. Mi się to wszystko podoba. Tylko mam problem z takimi bullshitami czasami, nie? Tutaj te one hit, jacyś respiący się magowie miliard razy, mechanika farmienia tych buteleczek, to, że tych odłamków, kurczę, też tak malutko jest. No dobra, to jest akurat jeszcze, powiedzmy, jakiś tam aspekt utrudniający i można to zrozumieć, nie? Ale no, jest tych rzeczy, kurde, irytujących w cholerę w tej grze i trochę szkoda, no. Bo tytuł jest mega, jeżeli chodzi o świat, design przeciwników nawet mi się podoba, no... Nie mówię o atakach, nie? I ich animacjach, i tym, że niektórych nie da się prawie uniknąć i tak dalej. No, nowego, w cudzysłowie oczywiście, no bo wiadomo, to jest reskin z jedynki smoka z tego zamku tam pod koniec gry. Ale, no, nowy w tej grze, powiedzmy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie tego streamka. Dziękuję za obejrzenie tego na YouTubie. Jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, no i zapraszam na kolejne live'y. Myślę, że weekend bardziej tym nastawiałbym się na niedzielę, jeśli już, albo poniedziałek. Tak czy inaczej, będę dawał info. Zapraszam na mój Instagram, DemonDSLive, tam będziecie na bieżąco też ze wszystkim. Dzisiaj dodawałem taką artystyczną relację z zapowiedzią tego streama. Możecie sobie zobaczyć, jak nie widzieliście. Staram się... Nie, dumny z niej jestem akurat, okej. Staram się nie odwalać jakichś dziwnych akcji, jeżeli chodzi o spamy na Instagramach, także tam naprawdę zapraszam, bo to jest najlepsze ostatnio źródło informowania o live'ach, obok Discorda. Ale Discord czasami po dwóch godzinach może info wysłać, więc no, Insta i Discord to fajne miejsca do...
info. Na Face'a nie wrzucam ostatnio info o live'ach za bardzo, dlatego że im rzadziej tam posty dodaję, mam wrażenie, tym bardziej mnie Facebook zachęca, żebym postował więcej, że posty po przerwie mam wrażenie mają super zasięg. A jak wrzucam regularnie, to ten zasięg idzie w dół, bo jest trochę na zasadzie takiej, że o, często wrzucasz, to zapłać za promocję, za zasięgi i tak dalej, więc to jest chore, nie? Ale dobra, moi drodzy, nie przedłużam, bardzo dziękuję za dzisiaj, za obecność i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, pa pa! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.